Cześć wam wszystkim. W końcu jestem na wizji i z głosem. Chciałem wam się pokazać. Przyszły do mnie pedały off-road, niestety, że czas na wymianę. I pedały ze względu na to, że na tych pedałach no, nie bardzo się jeździ. W terenie piasek, buty wchodzi tutaj, dużo piachu się przykleja. Niestety się zsuwamy z tego i bardzo ciężko się koło prowadzi. Luki pod górkę, na jakichś tam korzeniach. Przed czas na wymianę, jestem też pokażę wam pady offroadowe z InMotion. Wydaje mi się, że to dosyć dobre rozwiązanie, tym bardziej, że oryginał. Są jeszcze różne inne firmy, które też robią większe. Chciałem zamówić oryginał, tak więc tak. Takie coś jak, tak to wygląda. Wiecie, nie wiecie. Tutaj są piny, które nam troszeczkę utrudniają poślizg, buta bardziej trzymają. Pokażę wam, jak to wymienić. Będę robił to też pierwszy raz, tak więc mam nadzieję, że się to jakoś uda. Tutaj mamy InMotion V12 HT w wersji RS, też bez problemu się to uda. Tak więc te same pady. W pudełku mieliśmy tutaj śrubki, inbusy, tuleje, które musimy wybić, tak więc zabieram się do roboty, nie będę tutaj za dużo gadał. Postaram wam się to pokazać, o co tutaj chodzi, żeby zdemontować te pady. Należy wybić tą tuleję, tutaj nie ma żadnej śrubki, tak więc wybijamy ją tulejką, którą, bądź inbusem, którą mieliśmy tutaj w zestawie. Próbuję to wam zrobić. Warunki tutaj nie mam najlepsze. O, a tutaj już wychodzi. O. Tak więc spróbuję wam to tutaj. Nie wiem, czy nam się uda, czy nie. Wybijemy te pady. Tą tuleję. O, ona już tutaj wychodzi. Zobaczcie sobie. Pewnie coś tutaj widać. Tutaj ewidentnie już nam ten szpień wychodzi. Nowy nam tutaj nie wejdzie, więc jakimś dłuższym inbusem będziemy musieli tutaj rozkminić. A, idzie bez problemu. O, już zaraz wyjdzie. Tak, podkładeczka, ona tutaj jest przy samym mocowaniu, tak więc nowe podkładki też mamy od InMotion, tak więc jest. W razie czego jakby to się zdubiło, to jest. To jeszcze była taka śrubka, którą nie pokazałem wcześniej, ja ją odkręciłem. Ona chyba trzyma tuleję, żeby się wysunęła, więc ją trzeba wykręcić, nie? Tak więc wiecie, o co chodzi. Dłuższy impuls, żeby nam to wyszło. Raz i dwa. Chyba już to mamy. Proszę bardzo. Nie wiem, to można wbić z powrotem, nie wiem. Możemy zważyć, jak chcecie, żeby wiedzieć mniej więcej. Muszę ją zważyć, zważymy. No. Aha, ona tutaj jest krzywo. Dobra, zważę wam tutaj. No nie chcę się włączyć, jak na przykład. Tak więc napiszę może ile ważyła, bo coś waga nie chce mi się zadziałać. Sam jestem ciekaw, ile, jaka jest różnica wagi. O, trzeba stanąć, żeby się uruchomiła. Dobra, z czpieniem oryginał 0,45, czyli niecałe pół kilo. O 0,40, czyli 50 gram mniej. Nie wiem, to jest chyba aluminium. Udało mi się kupić sklepy internetowe, napiszę że wam link do sklepu dość tanio, 6 stówek z groszem. Normalnie około 8 widziałem, tak więc to na całkiem ok. Jest jeden dystrybutor, który to sprzedaje. I co? Montujemy, czyli co? Wkładamy. Tak, będą musiały być tutaj te dwie podkładki. Tuleja. Czyli wkładamy sobie tuleję. Tutaj podkładeczkę z jednej i drugiej strony. Czyli tak. Cyk. I drugą podkładkę tu. O.
cyk. Nie musi wejść ta podkładka. No oczywiście to się wsunęło za mocno i za chwilkę powrotem wysuniemy. Tak jest. Ach, dobra. Mamy podkładki. Dajcie, muszę pomyśleć może dwie. Nie, tu jednej. Co taki luz tutaj jest? Dwie nie mogą być, bo mamy tych podkładek. Dwie na drugą stronę, jedna, jakby się zgubiła. Tak, i tutaj mamy jeszcze takie nakrętki, którymi to skręcimy, ale może tak, jak to skręcimy, to wtedy tego luzu nie będzie, nie? Tutaj lewo, prawo nie ma, więc nie ma różnicy. Spróbuję to skręcić, zobaczymy jak to wyjdzie. Czyli tu i tu wkręcamy dwie takie gwintowane blokadki, które będą trzymały ten imbus, żeby nie latały. Dobra. Zobaczymy, czy to przestanie ten luz łapać. Tu i z tej, i z tej. Dobra. No, warunki na razie są takie, jakie są u mnie. Nie mogę niestety nic innego wykombinować. Tak więc na razie robimy to tu. Czekajcie, z tej strony przejdę. Może tak to postawię. Próbuję to skręcić, zobaczymy jak to... Aha. Teraz wam powiem, czy jest luz, czy nie ma. Dwie podkładki myślę ok, ona pewnie skontruje to, te śruby skontrują. No, wygląda to dużo lepiej. Teraz pokażę z bliska. Postaram się dokręcić to tak. Ok. Dobra. Przejdę z tej strony. No i w sumie cały montaż. W sumie największy problem chyba z wybiciem tego. Tak, no, dosyć ciasno chodzi. Ja mam na niższej, zawieszony mam pad na niższym ustawieniu, jeszcze jest środkowy i najwyższy, nie wiem, to na łuki na razie przejechane 300 km, tak więc myślę, że to na niższe ustawienie jest na razie ok, optymalne, ale przy terenie, wiadomo, że przy korzeniach, przy jakichś zjazdach, przy jakichś wystających elementach, jakimś kamień, coś, to no, widać, to już mam porysowane, pewnie od wypadków, może być to za nisko, stąd też warto... Pewnie za jakiś czas będę to przykładał na wyższe ustawienie. Dobra, co? Druga strona szybko. No, jest różnica. No. Długościowo, jeżeli chodzi o długość tego pada, no jest prawie to samo, tak? Tu jest bardziej zaokrąglone, a jest długość ta sama, tak? Tu jest taki. Tak to wygląda. No, tutaj jednak wali się pełno piachu. Do buta się przykleja do zerówki piach, błoto i wówczas no niestety to się w ogóle nie trzyma, tak? Zjeżdżamy, widać tu jakieś przytarcia, zjeżdżamy, to trzeba później wbić, schować. No nie trzymamy się dobrze, tak? No wydaje mi się, że to jeszcze nie testowałem, będzie super. Napiszę wam w razie czego. Patrzę, no jest ok. Szybko drugą stronę zrobię. Kiedyś nagram film tam o tym kole. Też wam mogę poopowiadać jak najbardziej, może się w końcu rozkręcę. Będzie można parę informacji wam przekazać. Tak, pady super zamówione od kolegi, który zajmuje się sprzedażą.
padów sami produkuje, no... Nie wiem, nie zdążyłem nawet zauważyć, zgubiłem te dwa kapsle, nie wiem, czy niedokręcone, czy przy wypadkach tutaj została tylko jakiś pierścień. Będę musiał popracować na tym, żeby te kapsle tutaj przykleję, owinąć jakoś taśmą, żeby ciaśniej siedziały, no nie wiem, przejechane z 70 metrów, obydwa zgubione, nie wiem, było kilka wypadków widać, nie zauważyłem, tak, i się zgubiłem. Dobra, jedziemy drugą stronę, pady super sprawa, ustawienie trochę większy problem, kwestia dopasowania tego odpowiednio do łydki, tak, i do pochyłu tutaj z tej strony, na pewno się bardzo przydaje, tak, na pewno przy przyspieszaniu bardziej dociskamy te koło do przodu i no, przyspieszamy, jest to na pewno fajniejsza opcja niż jeżeli bez. Przy hamowaniu wiadomo łydką cyki też dobra, odkręcamy tutaj ten, jak tym busem, tą blokadkę, aha, nie dokręciliśmy z tamtej strony tej blokadki, więc zaraz dokręcę też z drugiej strony, a na przykładzie już tej strony pokażę. O Jezus. No, piach pewnie jakiś ciężko idzie. Dobra, odkręcamy tą nakrętkę tu na dole. Cyk, później trzeba je wkręcić. Dobra, z tej strony będziemy wybijać. Na początek tym, później tym. Przejdę tutaj szybko, tonik może wezmę, druga. Fajnie będzie je przetestować, dzisiaj oczywiście leje deszcz. Pewnie tego deszczu będzie coraz więcej. Cyk, no trzeba trochę pukać. Dobra. Żeby się nie zaklinowało. To już prawie. Jeszcze. Dobra. Dwie podkładki wypadły. Padzik schodzi, mamy nowy. I to samo, co w tamtym przypadku. Musimy pamiętać o tych podkładkach. Jest pień. Czyli tak, jedna podkładka. Te co wypadły z tymi co są, są identyczne. Są identyczne, więc tak. Mam sobie jedną nałożyć tu. Tak. Przytrzymujemy. Tak. I druga. Tu wam za chwilę, na chwilkę trochę przysłonię. Trzeba tutaj cyknąć. O, dobra, mamy. Tak, mamy i te śrubeczki dwie z blokadką. Tym plastikiem do środka i bus na zewnątrz. Miałem taki fajny imbus. Tam. A może być ten. Cyk, przykręcamy. Chyba dosyć mocno trzeba ogólnie przykręcić, bo żeby luzu nie było, żeby się też blokowały, jakie złożymy, nie? Jedna z tej i druga z tej. Przejdę, będzie mi łatwiej. Tak. Stawię to może prosto. Trochę waży te koło, wam powiem, ponad 30 kilo. No ale fajnie się jeździ. Dobra. Pokręcamy drugą. Lepszy.
Potem jeszcze... A jeszcze luz, no trzeba to jeszcze dociągnąć. Aż ten luz. No, aż prawie. Pokażę wam jak to wygląda. No wygląda to dużo lepiej. Może tak. No, to światło nie najlepsze. No wygląda to dużo lepiej. No przede wszystkim ma to służyć, tak? Ma to pomagać w terenie, gdzieś jeżeli jedziemy piachy. Teraz jesień, błoto, piachy, na pewno mocno będzie to przydatne w użytkowaniu. Wizualnie oczywiście też jak najbardziej, tylko ta kasa, że tyle to kosztuje, nie? To nie wiem, dlaczego to wszystko tyle kosztuje. Tak, no to tak na tyle, żebym nie zapomniał jeszcze o tych dwóch śrubkach, które musimy wkręcić do blokując ten szpień. Imbus jeden rozmiar mniej. Tu mam moje. Bodajże ten. Tak, i z jednej i drugiej strony ten imbusik z tą taką przykręcamy. I mamy wszystko. I można jechać w teren i testować. Ja dzisiaj nie pojadę, bo pogoda nie uspieszcza. Więc super, no nie wiem. Nie jestem żadnym youtuberem. Zaczynam, tak więc to mój pierwszy film, jeżeli chodzi o rozmowę i mój głos. W sumie jak się zająłem robotą, to idzie mi to jakoś gadanie. Gorzej to jak próbuję wgrać, dograć głos do filmu. Nie idzie mi to jakoś. Dobra, ja zrobiłem to trochę ciaśniej, żeby one ciaśniej chodziły, tak żeby się blokowały. To pewnie z biegiem czasu. I druga śrubka z tej strony. Z biegiem czasu oczywiście to pewnie się wyrobi. Będzie trzeba trochę dokręcić. Napiszę albo w jakimś tam filmie o tym wspomnę, czy się trzymają ok, czy trzeba było dokręcić. Tą drugą blokadę tutaj też dokręcam. Tak. Warto sobie zostawić te oryginały, które były. Dokręcę tu jeszcze. O, jeszcze mogę trochę dokręcić. Może się przydadzą. Nie wiem, można sprzedać. Tak. Kiedyś pogadam jeszcze, nagram film o zabezpieczeniu. Widać tutaj jaką destrukcję po wypadkach. Tu już mam pewnie tą szybkę delikatnie. Zamówiłem więcej tej taśmy, tak więc będę chciał okleić ją dużo bardziej. Warto zabezpieczyć sprzęt przed wywrotkami. Mam dużo ujęć nagranych, które później wam pokażę moje wypadki. Widać jak te koło, no mi się nic nie dzieje, ale widać jak te koło dostaje w kość, że tak powiem, no leci, przewraca się, kosiukuje. Warto to wszystko tutaj dobrze zabezpieczyć. Przede wszystkim cały przód, boki, góra, ekran, tak, kanty tu to wszystko jeszcze będę bardziej oklejał. I to samo z tyłem. Warto to zabezpieczyć. Tak, no mamy, koniec. Wymienione. Wygląda to tak jak wygląda, no wygląda to dużo lepiej. A przede wszystkim będzie to zajebiście trzymało naszą nogę, żeby w górce, pod górce, na piachu nie zsuwać się z tego, co mi się zdarzyło wielokrotnie. Co do InMotion jeszcze bardzo godna uwagi, jeżeli chcecie kupić. Godna informacja, uwagi. Pamiętajcie o tym, żeby w HT-ku utrzymywać powietrze. Powietrze jest bardzo ważne ze względu na to, że jest taka globalna usterka, jeżeli chodzi o pękający wentyl, który się wyrywa w środku. Demontowałem, zdarzyło mi się to już raz, no jest trochę pracy. Trzeba rozebrać bardzo dużo rzeczy, moduły, całą budowę z dwóch stron, żeby dostać się do koła, żeby to koło całe wyciągnąć silnikiem. Dużo kabli, jest to do zrobienia, 2-3 godziny pracy, ale co jest ważne, pamiętajcie, pompujcie powietrze do 2 barów minimum.
Wiem, że to jest dużo trudniejsze do nauczenia się. W początkowej fazie jeździłem na półtorej bara, no i niestety szybko wyrwało wentyl. Tak więc no, przestroga. Dwa bary to jest minimum w HTK-u, warto nawet, jeżdżę teraz na 2-2, tak? No jest trochę trudniej utrzymać tą równowagę w różnych sytuacjach, ale no, mamy tą pewność, że przejechałem już niecałe 200 km, problemu z wentylem nie ma. Tak więc myślę, że problem tkwi w tym, że ludzie jeżdżą na za małej ilości powietrza. Tak, nie patrzę się tam, bo patrzę się tu. Dobra, informacje wszystkie wam przekazałem, jeżeli chodzi o montaż. Kilka wskazówek odnośnie oklejenia. Te wskazówki odnośnie montażu to nie tylko dotyczy na pewno modelu Emotion V12, jak i 11, jak i starsze modele. Takie offroadowe pady kupicie praktycznie do każdego koła. Montaż będzie bardzo podobny na R5, bądź w przypadku Emotion tego modelu to na 4 śruby i inne firmy wymieniamy razem z tym całym modułem. Tu wymienialiśmy poprzez wymianę tego, zbicie tego czpienia. Tak, wszystko, dzięki bardzo. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Warunki tutaj nie za bardzo fajne, może nie wizualnie superanckie, ale no niestety, takie jakie są, chciałem wam przede wszystkim nagrać wymianę tego pada i pokazać i przekazać parę informacji najważniejszych o kole. Z pozdrowieniami od Razarowskiego. Trzymajcie się, hej.